Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol. Witam w kolejnym odcinku z Bloodborne. No jesteśmy już w właściwym miejscu. Powinniśmy tutaj być już dawno temu chyba. Bo tamte lochy to niestety nie było to, co myślałem, że będzie. Ale okej, po tej stronie chyba były otwarte, prawda? Ej, albo nie. Jak ja mogłem cię pominąć? What a joy it is to behold the divine. It must be such a pleasure. You're in my debt, you know. You're nigh on a beast of the field. But here you are, treading a measure with the gods. Dobra, czy powiesz coś więcej, bo to mi się zupełnie nie przyda. As fat as your wits. Oh, cease this dithering. Take the plunge. Throw yourself to the wolves. Mówisz o teleporcie na końcu? Czy o autentycznych wilkach, które są gdzieś tam dalej? Ja to jakąś bestię słyszę. Nie, dobra, czyli już się powtarzasz, okej. Okay. Jak na takiego gościa, który zarzuca innym ociężałość rozumu, to bardzo mało kwestii masz. Jesteś mało elokwentny, skoro się tak powtarzasz. Ale dobra, moment, tutaj było właśnie otwarte. Można było przejść dalej. Więc proszę bardzo, jesteśmy na głębokiej wodzie już. Chyba! Co to jest, absolwent? Jasny gwint, co za koleś, dobra. No jest spoko. Nie wiem, co oni brali, jak projektowali taki bestiariusz dla tej gry, no ale no, winszuję. Pomysł niezły. Absolwent, to nie wierzę. Dobra, to może on nie jest jedyny, który tutaj jest. Na górze gdzieś. Bo skoro on zeskoczy, no musiał po prostu spaść przez barierkę. No może gdzieś dalej jeszcze będzie jeden, ale okej. Okay. Póki co. Zobaczmy, co w ostatnich rzędach. Ale też w tych bliżej. Spodnim mundurek studenta. No jeszcze na papierze jestem studentem. Może faktycznie to będzie dla mnie lepsze odzienie. Tylko nie kapelusz, tylko o. No nie. Ale można przeczytać opis. Mundurek studentów Birkenwerth, upadłej placówki edukacyjnej. Ta wersja nie zawiera grubej peleryny. Korzenie kościoła uzdrowienia tkwią w Birkenwerth, co objawia się także w podobieństwie mundurków. Strój nie skupia się na wiedzy czy myśli, ale jest zwyczajnie pretensjonalny, co na pewno doprowadziłoby mistrza Willema do rozpaczy, gdyby tylko o tym wiedział. No to czy mistrzem Willemem nie jest przypadkiem gościu na wózku? To się okaże gdzieś w przyszłości pewnie. Klucz do auli. A bo to jest sala wykładowa przecież. No, a to był pewnie nauczyciel. No kurczę, nudny wykład musiał być, że zdarzyło ci się umrzeć w jego trakcie. Zresztą nawet chyba paru studentów zostało. No aha, ten uciął sobie drzemkę, no i też już po prostu się nie obudził później. No, jak na stolicę wiedzy, to kiepskie kurczę macie te wykłady. No dobra, rozumiem, że nie no, tam jest teleport. Okej, to tam nie idziemy jeszcze. Tu były jakieś zamknięte drzwi przecież. Gdzieś niedaleko, ale jeszcze wyeksplorujmy stare lokacje, gdzie już byłem parę odcinków temu, żeby na pewno niczego nie pominąć tutaj. Ja tam wbiegałem w te wnęki, to pamiętam. Ale tu były zamknięte drzwi gdzieś po lewej stronie, tutaj chyba. Ale przeczytajmy. Nadszedł czas na ogień. Czy na pewno? O cholera, dobra. Ta sala wykładowa jest pełna. Oni są mega powolni, a też animacja, coś delikatnie grupie. No dobra, patrzcie, jak się załatwia studentów. O kurde, dobra. Bo tego to nie wiedziałem, że jak człowiek Mr. Fantastic z Fantastycznej Czwórki, że mogą się tak aż giąć. Nie, dobra, ale w takiej grupie to oni naprawdę są niebezpieczni. Ja to wszystko mogę rozwalać? O, jak miło. No to teraz patrzcie, co będę robił. Ja wie tylko i wyłącznie to. Ej, ci po prostu nie chcieli chyba walczyć. Tak ich bardzo znudziło samo czekanie, że nawet nie ruszyli do mnie, kiedy już faktycznie tutaj wszedłem. Dobra, podjudzić. Czyli przynęta i riposta, o kurde, albo nie. Kurczę, no jakby ich ugryźć tutaj ładnie.
Nie no, chyba pojedynczo będę musiał ich wyciągać. I najlepiej nie pozwalać, żeby kolejni się pojawiali. Tu już wykładowcy nie ma i patrzcie, jaka frekwencja na zajęcia. A może liczyli, że jeszcze przyjdzie. Dobra, dają kulę. I teraz już się nawet z ich cieszę. Bo wiem teraz, że to jest przelicznik na wszystko praktycznie. Namiotacze płomieni, na jakieś kołki, to nie tylko pociski do broni palnej. W sumie miotacz płomieni można tak po kącie i pokątnie nazwać miotaczem, czyli bronią palną. Się pali przecież. No, dobra, tutaj oszczupliło to delikatnie szeregi studentów. Niczym egzamin bez odpowiedzi na kartce. No, tylko na takie trafiałem w swojej karierze studenta do tej pory. To nie było nic wprost, nawet testy. Były specjalnie skonstruowane tak, żebyś się potknął, no ale... Jak już to wiedziałeś jak rozwiązywać. Nawet kiedy odpowiedzi były bardzo do siebie podobne. Wręcz blisko znaczne. Alright. Tam było was dużo, tutaj nie ma nikogo. Czyli w następnej sali podejrzewam, że ktoś będzie. Jeżeli tutaj taka prawidłowość zachodzi. Ja 28 tysięcy to już na pewno jest upgrade, ale co to było? No raczej nie jest to przedmiot jednorazowego użytku. A jednak tak. Częściowo jest zwany Ebrietas. Pozostałość starożytnej prawdy odkrytej w Bergenwerth. To jest ślimak. Użyj widziadeł bezkręgowców będących wyroczniami wielkich, aby częściowo przywołać opuszczonego Ebrietasa. Pierwsze odkrycie dało początek próbom poznania kosmosu z wnętrza starego labiryntu. Doprowadziło też do założenia chóru. Dobra, czym jest chór? Kim byli wielcy? I czemu akurat, kurde, obślizgły ślimak? Czy odpowiedzi na te pytania znajdziemy tutaj? Cholernie wątpliwe. Bo to jest główna sala. Ale dobra, może mając ten fragment... Coś innego powiesz. Nie. Jednak nie. Ale dobra, częściowo wezwać. No może tutaj mogę. No nie mogę użyć. Czemu? Używanie bez ograniczeń. Ej nie, ale czyż bardzo chcieli po prostu, żebym uderzył w tamtą stronę, w kierunku teleportu, znowu? No, z chęcią przejdę tamtą lokację, ale myślałem, że jeszcze troszeczkę ulepszę postać, zanim ten moment nadejdzie. Nie, ale faktycznie tak, można wszystko rozwalać. No, oj, czemu tego nie robiłem wcześniej? Chciałem zachować tą miejscówkę w takim stanie, w jakim ją zastałem. Ale właśnie, na pewno da się jakoś wejść na górę. Więc czy jakaś drabina? Nie, okej. Okay. Może dalej. Bo tu jest teleport. Dobra, otwórz drzwi na zewnątrz, aha. Wcale nie są na zewnątrz. Podobno w Bloodborne miało nie być loadingów między lokacjami, a tutaj właśnie taki loading będzie. Ale ukryty pod teleportem. Nie, bo faktycznie miejscówka tamta by się nie łączyła z tą w żaden sposób. Tamta wisi po prostu w czasoprzestrzeni, gdzieś tam. Tak samo chyba jak zresztą to. Ale patrzcie, znowu halabarda. Jednak chyba naprawdę dobrze wybrałem. Okej, no druga sala wykładowa, tam jest odnoga, no ale dalej drabiny, nigdzie nie ma. Żadnej możliwości wejścia na górę. No choć ludzie tam są, widać to bardzo dobrze, no kurde, jak? Jak to zrobiliście, koledzy? Może... Nie, myślałem, że może gdzieś tutaj ukryta. No to było dobre miejsce na drabinę. Nie, ale serio, nigdzie? Ja w sumie mogłem na sufit spojrzeć. Nie, zjawa, czy ktoś tutaj zginął? Kurde, no to gdzie w takim wypadku jest wejście na górę? To jest moja latarnia. W ogóle jakim cudem się tutaj dostałem? Już teraz nawet nie pamiętam. No nieźle. Śmierć w jakiejś lokacji znowu? Nie, nie, już pamiętam, już pamiętam. Ołtarzyk. Na prawo od archikatedry. Nie, ale dobra, to nic więcej nie ma. Choć ja dalej słyszę potwory.
No z lewej strony, tam gdzieś. Może to usłyszy i przejdzie przez ścianę. To by mi wielce ułatwiło tutaj poruszanie się. Ale to znaczy, że ten koleś jest z tą bestią. I dobra, może warto zaatakować drzwi. Czy on przy nich stoi? Dobra, spróbujmy. Nie, nic, zupełnie. No są nie do przebicia. Kurde, dobra. Nie wiem jak wejść na... Ej. Może tutaj gdzieś jest. W tym holu. Drabina na górę. Dobra, szukajmy. Nie, bo jeżeli nie, to nie wiem gdzie iść. No mogę iść tam do przodu, pewnie. Zresztą będę ginął i ginął i ginął i ginął. A można też sprawdzić inne miejscówki, na przykład więzienie. Gdzie mnie zaciągnięto za pierwszym razem. No właśnie, moment, a tutaj? No nieźle. Co to za sala wykładowa w takim dziwnym kształcie? No ale absolwenci dalej są. Ja naprawdę tak sobie patrzyłem teraz, nie, świetnie wyglądają. Design potworów podoba mi się tutaj, jak nigdzie indziej. Mam nadzieję, że w Wiedźminie Trójce będzie jeszcze lepiej. Zrobiliśmy pełne kółko już. Aha, to było tylko tyle. Jeden potworek, który zeskoczył z sufitu. Bo jawnie musiał zeskoczyć z sufitu, bo tam nie ma nic. A może jednak coś jest. Kurde, dobra. Destrukcja! Let the destruction begin! Ej, bez kitu, że coś się stało. Ja myślałem, że coś włączyłem przypadkiem. Nie, jedyne co się stało to tyle, że stamina mi się skończyła. No właśnie, moment. Nie. Czyli czytając to bym wpadł, ale... Strzeżcie wysokie miejsce. No dobra, chyba przejścia na górę tutaj nie ma niestety. To co w takim wypadku? Serio? Teleportacja? Choć może właśnie lepiej do snu tropiciela. Ulepszyć postać, a następnie... Rzeczywiście do więzienia się udać. Ej, dobra, tak zróbmy. Ta lokacja jeszcze będzie tamta. Od której się oddalamy. Spokojnie, ja nie mam zwyczaju zostawiać. A poza tym chcę, kurczę, się dowiedzieć, co jest w tym zamczysku na koniec. Czy tam, w tamtym pałacyku. Czekaj, to już tutaj? Nie, następna odnoga dopiero. Ej, co to było? A, chyba... Przedmiot do nawigacji, coś w stylu globusa. Okej, okay, czy... Ej, 29... Nie, no wystarczy na pewno. 29 tysięcy? No na jeden level, chociaż no na pewno. Murbeton. Dobra, tylko co zainwestować? Witalność. No z tym nie można się pomylić, ale może jednak w siłę, albo... No w sumie jedna i druga broń tutaj dostają... Coś do statystyk. Druga broń 2 punkty, pierwsza broń 1. A ta jedna dostaje 3. Czyli albo idziemy typowo w halabardę, albo... No tak powiedzmy rozłożyć równo. Użycie broni. No ale moje użycie broni właśnie jest mega nierówne, bo to jest głównie halabarda. Chyba, że tu. Nie, siła. Tak będziemy cały czas biegać z tą halabardą, bo jeszcze przecież dalej ją można ulepszać. A póki co nic mocniejszego się nie trafiło jeszcze tutaj. Czyli okej, to będzie która? Nie czwarta, a trzecia. Podziemne więzienie. Może tym razem pójdzie mi lepiej? Cholera, mam nadzieję, ale spoko, jeszcze naprawmy broń przed tą podróżą. I troszeczkę się zużyła pewnie. Ej, wszystko się zużyło po trochu. Nieźle. Kurde, nie, no przed chwilą zmieniałem. To może poczekać. Nie będziemy ulepszać. Dobra, powiedzmy, że mam wszystko, czego potrzebuję. Jest pochodnia, tam jest ciemno. Czemu nie? Ale czy tam tamtejsi strażnicy więzienni, oni wiedzą, że tropiciele potrafią się teleportować do snu tropiciela poprzez lampy? No to czemu umieścili lampę w celi? Czy w jej najbliższym otoczeniu? No kurde. Już wiadomo było, że wszyscy będą uciekać.
Świat snów. Choć chyba, że nie każdy ma tam dostęp. No i chyba tak jest, no bo póki co tylko ja tam biegam, lalka i koleś na wózku, ale koleś na wózku już zniknął. Ej, bardzo blisko, jak na punkt startu. Aha, jeszcze od razu koleś z workiem. Ej, wow, 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 wow. Co on za mnie wysysał? W ogóle nie wiem, ale dobra. No jest o tyle arogancki, że lubi się zbliżać bardzo powoli. Aha, więc może to tak zrobić, ale tu już są mocniejsi zdecydowanie. Zobaczcie, 1368 tętnień już wpada. Czyli jak jedna warstwa w rytuale kielicha. Nie z tej strony. Okej, ale dobra, zacznijmy eksplorację od tej miejscówki stąd. Uznajmy to za początek, a nie cele, w której faktycznie zaczęliśmy. Gdzieś tu na pewno się czai boss, tylko pewnie jeszcze nie tutaj. Dobra. Oj kurde, nie, bo to ma duży zasięg, no. Ale dalej nie wiem, co to robi. Tak naprawdę. Dobra, zejście na dół. Już sobie przypominam wszystko. A, tego nie idzie rozwalić. A szkoda. Ja tam mógł się schować. Ale nie pozwolić na berserka, to jest najlepszy pomysł zawsze. Oj kurde, no jednak. Dopuściłem do tego. Ale... całkiem zgrabnie mi to poszło. No, bliźniacz odłamki. No już jest lepiej, no to jest po prostu miejsce, gdzie postać na moim poziomie powinna się poruszać, żeby czuć ten dreszczyk emocji i wyzwania. No bez przesady. Byłaś widoczna z daleka, kochana. Następnym razem proponuję schować się troszeczkę głębiej i bardziej w cieniu. Czy to było to miejsce, gdzie były świnie? Aha, chyba właśnie je słychać tam z dołu. Ale tutaj też coś było. Albo ktoś. No właśnie. Parę piesków i chyba strzelec tam, prawda? Nie, kolej z workiem. Czyli wszystko do zrobienia, póki co. No ej, ej, kurde, piechot. To już pierwsze uderzenie powinno trafić, a nie dopiero trzecie pchnięcie. Nie, ale serio, chórek będzie cały czas? To jest miejscówka, motyw przewodni tego więzienia? Kurde! Nieźle. To się nie dziwię, że zasługuje na oddzielny segmencik tam. Przyśnie tropiciela. Ej, dobra, pozwolicie, się odsunę troszkę. Bo to się może szybką śmiercią skończyć. A podoba mi się to, że mam tak dużo tętnień teraz. No bo sorry, wszystko powyżej 10 tysięcy ja uznaję za dużo. Dobra, to jest dobre miejsce na walkę, ale tutaj już musiałem być. Bo tak zwłoki nie byłyby ukryte, gdyby tam nic miało nie być. A jeszcze ktoś. A tak w sumie mega turbo garbus. Może przez te otoczaki, a może on właśnie otoczaki na plecach. A no i wszystko jasne. A ja myślałem, że dorobiła się garba od siedzenia przy kompie. Jak pewnie większość z was w przyszłości, niestety. No i ja też, ja included. W tej grupie pewnie. Choć mam nadzieję, że nie. Dobra, chyba jak dalej. Pewnie zamknięte będą te wrota. Albo nie, kurde. Przecież tu właśnie uruchomiłem ostatnio skrót. No dobra, już totalnie nie pamiętam tego, co było kiedyś. Wróciliśmy w rejony celi. No właśnie, i wieśniaków pełno. Którzy tylko udają martwych. A tak naprawdę czyhają na nasze zdrowie i życie. No, wydaje mi się, że ten rewir będzie tym odpowiednim tutaj. Gdzieś tam głębiej właśnie. No nie, właśnie, przecież to są lochy też, tak w sumie, poniekąd. Więc tutaj głębiej raczej nic nie będzie, tylko cele. Albo... można się łatwo pomylić. A, ty, zapomniałem, dobra. Co muszę zrobić, żeś przestała się bać? Ej, ona jest z kościoła uzdrowienia. Ma dokładnie ten sam uniform, który mam ja teraz, przynajmniej częściowo. No dokładnie. Dear saint, I have no words to express my relief.
Ale ustami też się nie chce ruszać, widzę. Sure to please an upstanding member of the church like you. Oh, thank you so much, dear God. Jakim cudem tutaj zabłąkałaś, moja zbłąkana owieczko? Thank you, sir. I was seized on the street by a hulking brute in the cathedral ward and locked up here. There were many others, but they've been taken away. And I've heard moans echoing in the distance ever since. Czy to podgrzewa ciebie, właściwie zagrzewa do walki? Przydałaby mi się pomoc w oczyszczeniu tej miejscówki. Nie, no dobra, dam radę sam. The hunt is on tonight. Nagle stała się rozmowna, bardzo. Then the streets are perilous, and every door will be shut tight. Perhaps it isn't my place to ask, but... A, o miejsce bezpieczne, gdzie możesz się udać, tak? Ha, dobra. Ale nie do Józefki. Do kaplicy. Tam, gdzie twoje miejsce. W końcu jesteś członkinią kościoła. Więc kaplica bardzo pasuje. Oh, thank you so much. I'll set out as soon as I can. Na twoje miejsce poczekałbym, aż nie oczyszczę do końca tego miejsca. Dobra. Widzicie, tak się właśnie to robi. Przypadkiem wracasz do jakiejś postaci, którą napotkałeś wcześniej. Masz część ubioru, bo już serio myślałem nad tym, żeby, jeżeli to nie skutkuje, żeby ubrać całość. No ale patrzcie, proszę bardzo. I kolejna osoba. I to jest właśnie domeną gier od From Software. Nigdzie teraz nie wyskoczy mi dziubek, że bam, sidequest zrobiony. Albo że w ogóle był. Przecież wielu ludzi mogło po prostu na przykład zabić toporem i w ogóle nie wiedzieć, że można ją wysłać do kaplicy Edona albo do Józefki. Tak samo jak mogli nie wiedzieć, że w ogóle są dwa miejsca. A może są nawet trzy. Bo ja mogę też przecież nie wiedzieć wszystkiego. I nie wiem wszystkiego, przyznaję się do tego. Od razu z miejsca, serio. Nie jestem debilem, żeby mówić, że wiem wszystko o Bloodborne, albo o którejkolwiek z części Dark Souls albo Demon Souls. No bez przesady, to jest tyle poukrywanych rzeczy. Naprawdę długie, setki godzin trzeba było poświęcić, żeby tutaj wiedzieć dosłownie wszystko. I tak pewnie jeszcze coś po prostu pozostało tak głęboko ukryte, żeby ktoś to kiedyś przypadkiem znalazł, rzucił to do internetu i wszyscy by się dziwili, jak rozbudowana jest to gra. No okej, to skoro tutaj zrobione wszystko, to głównym przejściem, tylko teraz gdzieś indziej trzeba odbić. Chyba do prosiaków już. Aha! Będzie szarża. Cholera, ale niezbyt daleko niestety. Nie, bo te świnki już chyba zabijają tylko przy jednej, jedynej szarży. Więc może, ej, może to jest to... No dobra, tego się nie spodziewałem. Że ona aż tak będzie przenikliwa. I będzie przenikać przez ściany. Dobra, maleńka, dwa pierwsze strzały wreszcie. Ode mnie. Chyba jedna poprawka i chyba... No. 3000. No i tu się mogę kręcić. Tu trzeba zaciągać prosiaki tam, do rzeźni, którą właśnie sobie opracowałem. Ja, ale tu też jest jeszcze korytarz. No ale ta muzyka, te chórki. Ja powinienem zamknąć pysk po prostu i się delektować tym. Pozwolić wam się delektować. Ej, co, nawet robale są mocniejsze? Ej, kurde, bo się zaraz zakopię. No. No i też lepszy lód. Bliźniacze ostrza. A to właściwie bliźniacze ostrza? Nie, sorry. To jest broń z Dark Souls. Tam były bliźniacze odłamki. Krwawego kamienia. Aha. No i okej. Nie będę musiał tam biec do przodu. Ja będę chciał jakieś prosiaki ominąć. Czyli pewnie analogicznie tutaj pobiegnę w prawo. To powinienem natrafić na drzwi, które otworzą ten skrót. Czyż nie? Czy pewnie jest to gdzieś dalej zupełnie. No bo tu już byłem i nie widziałem takich drzwi. Z prawej strony. Boże? No nie no, ukryte przejścia? No kurde. Powinienem wiedzieć dużo, dużo wcześniej, że coś takiego ma być, jeżeli faktycznie by były. Bo teraz bym musiał biegać od samego początku i macać każdą ścianę. Te to nie idzie rozwalić może? Szkoda.
Ja jestem ciekaw w ogóle, jak ta miejscówka się ma w relacji do innych lokacji. Czy to jest blisko na przykład Starego Jarnam, albo Kernera, Hemwick, czy coś w tym stylu. Może to jest zaraz obok rewiru katedralnego, bo tam mnie przecież porwali tutaj. Kto wie? Nie, ale serio, chyba nie ma co już przejść portkami. I pora udać się do prosiaków. Zresztą właściwie chyba tylko jednego prosiaka, bo były dwa, jednego już zabiłem. Co my tu mamy? Patrzcie, nie ma w kolorze bladej krwi. Ale to chyba od deweloperów, bo nie mogę ocenić. Dobra, jest druga świnka. Proponuję szarżę. O kurde! Ale że się zmieści, tego nie wiedziałem. Dobra, chodźmy tutaj. Zaczynamy sobie radzić z bieganiem po schodach. No tu już się nie powinna zmieścić. Ej, tutaj też byłem? Nie, w żadnym wypadku chyba. A może? A nie, nie działa, czyli faktycznie. Jeszcze moja noga tutaj nie postała. Albo postała i zrezygnowała. Wybiegła tutaj i może zginęła. Nie wiem, tak chcąc, nie chcąc zostawiłem prosiaka z tyłu. A w ten sposób od niego można ominąć. No i co teraz? A może o to chodzi, że prosiaka sprowokować do zniszczenia? Nie, chyba jednak nie. Ja nie wiem, co zaatakować najpierw. Czy psy, które są szybsze? Czy świnie, która jest większa? Nie, chyba zaatakujemy prosiaka. Ale jeszcze pozwólcie, rozejrzę się troszkę. Czy tu się nic nie kryje? Nie, dobra. To zróbmy tak, żebym nie wpadł od razu w narożnik, żebym miał możliwość ucieczki, jakby co. Dobra. No to jedziemy. No. Plan dobrze zrealizowany. I są tego efekty. No, tak samo dobór cięć też tutaj się sprawdził. Chyba jeszcze widzę ile? Dwa albo trzy, bo tam na końcu jeszcze coś jest. No i nic, szkoda, że nie wyszło. Ale czy tu otwarte może przypadkiem? Nie, nawet zapukać nie idzie. Czy tutaj też ludzie się chowają? Tuż obok porywaczy? Czy tu właśnie mieszkają porywacze i dlatego w ogóle nawet nie można próbować wejść? Ale pieski się nie ruszyły. Całkiem przyjemnie. Dobra, chodź, no przecież co? Chcesz zawalczyć? Ja też chcę. Ja tutaj mam oświetlenie. Dlatego tutaj stoję. Nie, wcale nie. Po prostu jak najdalej od piesków, żeby się nie włączyły do tej walki przypadkiem. Ja tutaj mam podwójne cięcia. Specjalnie dla ciebie. I tylko dla ciebie. No, no, no. Kurde, już myślałem, że stamina się nie zdąży zregenerować. Przed jej berzerkiem. Też w miarę łatwo idzie. Jak? To nitrus? Co to jest to nitrus? Czy to jest broń? Albo nie wiem, lepsza pochodnia? No chyba nie. Zdradliwa broń skonstruowana przez Archibalda. Czyli pewnie Archibalda. Ale czy Archibalda, jesteśmy w Polsce. To samo jak Tomb Raider, a nie Tomb Raider. Tomb Raider i tyle. Archibalda, niesławnego ekscentryka z kuźni kościoła uzdrowienia. Uderzenie tym Morgensternem powoduje wysyp błękitnych iskier, które otaczają mroczną bestię. Niestety z niewiadomych powodów tropiciele współcześni Archibaldowi nigdy nie dali się przekonać do tej broni. Czyli to było to, co widzieliśmy wcześniej przy jednym z hunterów. Maczuga, a tak właśnie Morgenstern, który też w sumie jest swoim rodzajem maczugi, albo bardziej broni obuchowej. Która po prostu wydziela błyskawice z siebie, a taki piorunami. Widzieliśmy to już wcześniej. Ale stacy miało dosyć kiepskie. No, ale sprawdzić można. A, czyli pioruny cały czas, dobra. No, klasyczny wachlarz podstawowych ciosów, jak wygląda mocniejszy. Aha, i tego nie można łączyć w kombinację. To dwa takie same ciosy. Aha, to akurat kiepsko. Ale ładowany. Okej, z obrotem. To już lepiej. A
dobra, a druga forma, no jestem ciekaw, uwaga. A tak po prostu, prąd. Ja bym grał w tenisa teraz i same backhandy serwował. Aha, i ten sam wachlarz ciosu cały czas. To nie, średnio, mocno średnio. Ostrzał i osierdzia mają zdecydowanie więcej. I są szybsze. Nie, ale dobra, i tak przecież wiadomo, czego ja będę używał w pierwszej kolejności. Nie, ale dobra, no to tak. Skoro tam dalej nic nie było, to musi być coś wcześniej. Na przykład tu. Dobra, papier pioruna. Może właśnie oni są mało odporni na pioruny. I dlatego tutaj taki natłok przedmiotów, które dają właśnie takie efekty dla broni. Ale serio, po co jest to wejście, skoro to jest mur? Kurde, no architektoniczna klapa. No chyba, że mają w planach to wyburzyć, albo zamurowali to. No też mogło być totalnie w drugą stronę właśnie. Że coś najpierw było, a później się stało niczym. Nie wiem, przez tą muzykę, przez te chórki i jeszcze tam giełka. No w ogóle pora dnia, kurde, mega turbo zło wrogo tu jest. Nawet inni tropiciele stoją po prostu i patrzą. Ale co powiadacie tam? No stąd przyszedłem, prawda? Nie, stop, nie, przyszedłem stąd. Później przyszedłem tam w prawo, okej, no czyli to jest chyba jedyna odnoga, gdzie jeszcze nie byłem. Tak zupełnie. No i by się zgadzało, przedmiot jest. Ale cholera, mógłbym zjawę sprawdzić. Żelazny hełm z czarnym kapturem, czarna szata. Łooo, wydaje mi się, że to będzie lepszy zestaw niż to, co mam teraz na sobie. A babka na szczęście z kościoła uzdrowienia już przecież dawno powinna być przynajmniej, tak mi się wydaje już, w kaplicy Oedona. Wiedza szaleńca znowu. Wiedza szaleńca i czyżby? Tak jest, wiedza szaleńca. Użyjmy, bo skoro tego tutaj tyle było, to może muszę mieć odpowiedni licznik. Odpowiednio wysoki. Żeby coś tutaj się wydarzyło. O, 6, kurde. Sporo. Ale jeszcze nie 60, a to jest taki próg, od którego coś by się mogło zmienić. Ej, 28 tysięcy. No, bankowo level. Jakby co, można się wycofywać. Ale znalazłbym sobie z chęcią drugą latarnię gdzieś tutaj jeszcze. No, wydaje mi się, że powinna być gdzieś niedaleko już. No wszak daleko przyszedłem. A to jest zupełnie nowa lokacja. A, tego się nie da otworzyć, a wyglądało na drzwi. No, ptumeryjskie... lochy mnie przyzwyczaiły trochę do takich rzeczy. No, brama jest zamknięta. Kurde, no to gdzie teraz? No na pewno nie wyeksplorowałem tej lokacji w pełni, bo są jeszcze zamknięte drzwi. Ej, moment, a tutaj? A tutaj na dół można jakoś? Czy to jest rzeka mgły? No nie wiem, czy po prostu piasek. Albo taka średniej jakości tekstura. Chyba to ostatnie niestety. Nie, ale serio, tego nawet nie mogę ruszyć. No nie, no zachowuje się jak typowe wrota. Nie można się przebić na drugą stronę. Ej, dobra, a tutaj? Nie, nic. No dobra, pozwólcie, że włączę pochodnie sobie i rozglądamy się za czymś ciekawym tutaj w pobliżu. Co mogłem pominąć totalnie przypadkiem. No, pomijanie rzeczy nie zdarza mi się celowo. W życiu nigdy. Jestem właśnie typem szperacza, szukacza, ale oczywiście pominięcia też mi się zdarzają. Na przykład takie coś. Krew śmierci. A, ale to wszystko. Kurde, no. Chyba, że... Nie no, po tym murku nie. Choć podobny murek był w Dark Souls 1 i po nim się dało wejść na górę. No dobra, rozejrzyjmy się jeszcze bardziej wnikliwie. Tutaj byłem. Winda niestety dalej nie działa, prawda? Aha. Zeskok na dół to zgon. Nie, no serio, może gdzieś tam cele i te sprawy, może tam jest jakieś jeszcze odbicie gdzieś. Cholera, miał być na wóz.
za swoją drogą sporych rozmiarów karoca, prawda? Chyba do przewożenia dużej ilości więźniów, bo te kraty w oknach jednoznacznie to sugerują. No i też sąsiedztwo po prostu ze zwykłą klatką. Tak najzwyczajniej w świecie. No i też wejście ma kraty, no kurde, no nie. No chyba, że to jest właśnie w drugą stronę, czy to jest pancerny pomóz, który miał chronić ludzi wewnątrz. No, tak też mogło być. Ale serio, tu nic nie ma, trzeba się cofnąć. Już przebiegłem całą lokację dookoła. I nic tu więcej nie ma. A może jednak, a może jednak? No cholera wie, coś się jeszcze gdzieś może ukrywać. Dobra, może kiedyś coś mi się uda znaleźć. A tymczasem cofamy się. Chyba, że tutaj za tym parowozem. Nie, chodziło mi o powóz oczywiście, a nie o parowóz. Tutaj chyba maszyn parowych jeszcze nie wymyślili. Bo to by steampunkiem zajeżdżało. Nie, tam już byłem przed chwilą. Kurde. Może ta odnoga skrywa jeszcze jakieś tajemnice. Jednak. Mimo wszystko. Tak, może szybciej, żebyśmy nie tracili czasu. No nie no, tylko skrót do celi, no to może zostańmy tutaj jednak już. I poszukajmy. Tak, widziałem po lewej stronie był jakiś koleś. A, wiecie co, pomijmy ich na razie. Dobra, was już nie. O kurde, dobra, to była głupota, co zrobiłem. Że uruchomiłem tych, nie zabijając ich później. No ale było chyba trzech, prawda? Gdzie jest trzeci? A usiadł z powrotem chyba. No to już było chamskie z mojej strony, że mu to tak twardo przerwałem. No wybacz, ale twoja ręka powinna być szybsza niż moja halabarda. I podwójny obrót. O kurde, gdzie jest wejście? No, fuf. Dobra, no to z jego strony możemy iść na szarżę. Ale czy przejdzie? Tak, przeszedł. Więc jak amator. Ale nie do końca. Bo ataki też wyprowadza. Kurde, ale czemu znowu schodzimy o poziom niżej? Bliźniacze odłamki już teraz mi dawajcie. A nie, jakieś lipy totalne. Ej, kurde, co to miało być? Chciał mnie podnieść? Za hachol? O kurde. No nie, 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 za wcześnie. To nastąpiło zbyt wcześnie. Ten twój berserk. No! Sam się nadział, ale szczęście. Ale kurczę, przynajmniej dwa. Szkoda, że nie mogę sobie ich połączyć w jeden, tak po prostu. Wy nie żyjecie, okej. Okay. Dobra, tutaj jeszcze będzie gdzieś przejście dalej, tak mi się wydaje. Aha. I chórki się urwały, a tak dosłownie się urwały. I powróciły. I znowu się urwały. Nie, czyżby nowa lokacja? Znowu? Czy to jest potwór? Chyba tak. No nie bawię się w bossów. Niekiedy mam więcej niż wymagane jest na level. Aha, nie mogę się cofnąć. No to pięknie. Jak to zrobić, żeby wyjść z tego z twarzą? No nie chcę po pierwsze jeszcze mojej pasy idealnej tutaj przerwać. Ale patrzcie, wszyscy miecze trzymają. Może to jest sposób. Może można czerpać lekcje z tego, co inni przynoszą do tej walki. Ej, śmiech? Nie, raczej szloch, ale to gdzieś dalej. A może to ona? Właśnie ta bestia? Nie, dobra, ale serio, będę się nad tym teraz głowił. Ja tu jeszcze wrócę, ale tymczasem, jak tchórz, użyjemy sobie znaku tchórzliwego tropiciela i przeniesiemy się do latarni. Okej, zaliczyliście respawn już? Tak, patrzcie, już się zdespawnowali, no nie wierzę. Oj kurde, dobra. Oj, nie berzek, cholera. No i to się bardzo szybko skończy niestety, kochani. Mam za mało zdrowia teraz, żeby się z nim bawić. Jak równy z równym. Ej, ale ten skrót uratował mi dupsko teraz.
Tylko trzy fiolki, jak właśnie się cofam do snu tropiciela. Czy to było piechol mądre? No ani trochę właśnie. No tak samo jak to. Dobrze, że pojawimy się koło tej latarni. Ja w sumie już dawno nie zginąłem. Taki troszeczkę powiew świeżości, nie sądzicie? Jahar Gul. A patrzcie, a nawet ich nie interesują moje tętnienia. Po prostu leżą, albo nie zdążył ich podnieść. No i dobrze. Byłem mógł zginąć. Ale moment, mamy... Ej, notatkę. Już mamy rytuały, poszukujemy ją w Lęcia, a to czytaliśmy. Znajdź dziecko i uczyć jego. Straszliwy płacz. Ej, może tam był szloch właśnie... Nie no, ale dzieckiem nie będzie przecież tamten wielki boss. Może? Nie, ale dobra. Sprawdzimy sobie jeszcze... Nowy ekwipunek. O kurde, wszystko ale zdecydowanie gorsze. Tylko obrona fizyczna lepsza. Więc na pewno to nie weźmiemy, chyba że tymczasowo na głowę, żeby zobaczyć. No faktycznie, hełm z kapturem. No ale jak to jest o tyle gorsze, no nie, no bez przesady. Ale opis przeczytamy sobie, to na pewno. Żelazny hełm noszony przez tropicieli z niewidzianej wioski. Tropiciele z Jahar Gul odpowiadają przed założycielami wioski, szkołą Mensisa. Są tropicielami tylko z nazwy. Tak naprawdę są porywaczami, którzy noszą czarne kaptury, aby zakryć oczy. Hełm z metalu, co jest rzadkością w przypadku tropicieli. Ma dobre parametry obronne, ale tylko wobec ataków fizycznych. No dokładnie, a tutaj nie tylko takie ataki się trafiają. Ale reszta stroju? No też zdecydowanie gorsza, tylko obrona fizyczna lepsza. I odporność na szał. Zaprojektowany z myślą o ochronie przed atakami fizycznymi, strój z grubego sznura ma chronić noszącego i powstrzymywać wrogów. Ej, moment, inny opis jest. Gruby czarny pulower noszony przez tropicieli z niewidzianej wioski. Tropiciele z Jahar Gul odpowiadają przed szkołą Mensisa. Są tropicielami tylko z nazwy. Nie, moment, tam widocznie brakuje jakiegoś zdania. Bo inne rozstawienie, ale... Są naprawdę porywaczami, którzy noszą czarny ubiór, aby wtopić się w noc. A tam było, żeby noszą kaptury, żeby zakryć oczy. Teraz co? Będzie noszą czarne buty, żeby nie było widać ich stóp? A nie, sorry, nie o to mi chodziło teraz. Wszystko na plus oczywiście. Nie, osmalone nosiłem. Ej, w sumie... Można chyba rozważyć... Założenie... Tylko dobra, co głosi opis? Noszą czarny ubiór, aby wtopić się w noc. Aha, to już będzie reszta się zgadzała, po prostu tylko kaptur się różnił pewnie. Nie, tak serio? Czemu by tego nie ubrać? A nie, no to 80 w ogniu, aż tutaj 40 tylko. Nie, jednak zostajemy. Chyba, że rękawice. No kurde. Obrona fizyczna lepsza, ale wszystko inne gorsze i to o dużo. Nie, zostajemy przy tym, co mamy. Tak dziewczęco trochę. Ale stacy się liczą, nie wygląd. Dobra, Centropiciela, upgrade i koniec odcinka, kochani. I uderzymy teraz autentycznie w witalność. To więcej zdrowia mi się przyda w następnym odcinku. Aha. I 10 tysięcy jeszcze przy mnie. Kolejne levele od 22. Nie, ale gdzie są te runy? Tak naprawdę, no to mnie bardzo interesuje. A nie chcę grzebać w internecie, bo w internecie mógłbym to znaleźć 2 sekundy, ale wolę odkrywać takie rzeczy sam. Dobra. No zobaczymy, jak to będzie, ale tymczasem kończę ten odcinek, więc wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się, do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej!